Bardzo wcześnie zacząłem śpiewać. Zacząłem śpiewać tu, w katedrze łomżyńskiej, w mojej katedrze. To jest moja rodzinna parafia, bo tu miałem chrzest, miałem pierwszą komunię świętą i bierzmowanie, a później zacząłem koncertować w katedrze łomżyńskiej, oczywiście odwiedzając w różnych innych sytuacjach, również kościelnych, historycznych, jakichś takich społecznych. W Instytucie Muzyki Sakralnej, czyli na kursie dla organistów przy kurii diecezjalnej w Łomży prowadzone są do tej pory zajęcia, które kształcą przyszłych organistów, zatem niekoniecznie jako organista, bo ja przecież wokalistą jestem, ale w ten sposób poznałem chorał gregoriański, historię muzyki, zasady muzyki, rozpocząłem naukę gry na fortepianie, później na organach, zatem ta miłość do tego instrumentu, bardzo królewskiego, tak jak zawsze powtarzam, bo organy to instrument królewski, się rozpoczęła. Później rozpocząłem edukację muzyczną na dobre, więc dojeżdżałem do Białegostoku na indywidualne lekcje śpiewu. Rozpocząłem naukę śpiewu, naukę o muzyce w Państwowej Szkole Muzycznej drugiego stopnia tutaj w Łomży. Wtedy dyrektorką była jeszcze pani Elżbieta Leszczyńska. Był taki czas, kiedy ciągnąłem aż 3 szkoły naraz. Będąc w klasie maturalnej, ciągnąłem 2 lata szkoły muzycznej
I właśnie ten Instytut Muzyki Sakralnej przy Kurii Diecezjalnej w Łomży. Oprócz tego musiałem dojeżdżać do Białegostoku do pedagoga śpiewu, bo tu w Łomży nie było żadnego wokalisty. W tym roku Polski Instytut Teatralny zakomunikował, że no mam jubileusz, a że to są zacne takie instytucje, bo i Związek Artystów Scen Polskich przytaknął, po prostu te instytucje znalazły w archiwach, że mój taki prawdziwy debiut solistyczny odbył się w styczniu w 1985 roku, kiedy to śpiewałem jako solista kolędy polskie z Łomżyńską Orkiestrą Kameralną. Wtedy jeszcze był dyrektorem Henryk Szwedo i Czesław Kwieciński tymi koncertami dyrygował. Nie poszedłem nawet na studniówkę swoją, bo miałem po prostu koncerty. No i tak to się zaczęło. Później tak z rozpędu. Jako student to już pracowałem na wszystkie strony. Czego możemy panu życzyć na kolejne 30 lat pracy artystycznej? W naszym przypadku jest potrzebne przede wszystkim zdrowie, a jak jest zdrowie, to proszę Państwa, no i praca się znajdzie, a jak jest praca, to i parę groszy na chleb i na masło się znajdzie po prostu. Szanowni Państwo, ja też Państwu przede wszystkim zdrowia życzę i miłych chwil w słuchaniu muzyki. Zapraszam Państwa na koncert i na wszystkie inne koncerty tutaj w naszym środowisku łomżyńskim.